Dzień dobry, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne panny w czytaniu dla Was, kochani, na czerwiec 2020 roku. Czytanie oczywiście ma charakter ogólny. Dla tych, którzy odczuwają niedosyt, zawsze polecam czytanie prywatne, indywidualne. Kontakt do mnie macie w opisie filmu. Zobaczmy sobie, co tutaj czeka nasze zodiakalne panienki w czerwcu 2020 roku. Panna czerwiec 2020 roku. Panna czerwiec 2020 roku. Najpierw taka ogólna energia, powiedzmy aura tego miesiąca dla panieneczek naszych. Głodne duchy, obsesje, świadomość niedostatku, przywiązanie. No, to są wszelkiego rodzaju takie tryby, które się w nas uruchamiają, jakieś niezdrowe instynkty przetrwania, które na przykład nakazują nam robić coś wbrew naszej woli. Czyli właśnie przywiązujemy się do osób, do sytuacji, ponieważ boimy się swego rodzaju samodzielności, samotności. To są właśnie takie nienasycone duchy w nas, które po prostu nas gdzieś tam próbują przykuć do jakiegoś miejsca. To tak jak jakiś na przykład potępieniec, który zginął w jakimś miejscu, popełnił samobójstwo i gdzieś tam po prostu ten jego duch cały czas się błąka. Duży niepokój, duże niezadowolenie, rozgoryczenie, duże właśnie takie dosyć silne, skrajne emocje temu towarzyszące, ale ktoś nie potrafi się wyrwać. Patrzcie, karty się rozsypały. No, tutaj rzeczywiście frustracja jakaś się pokazuje u panien. Skądś nie możecie się wyrwać, odejść. Poczekajcie, bo muszę je pozbierać teraz. To nie jest takie proste. Zaraz sobie zobaczymy, o co tam może chodzić i czemu ten czerwiec przynosi takie właśnie jakieś dziwaczne przywiązania. No może niekoniecznie czerwiec przynosi, bo tutaj mogliście już wcześniej właśnie w coś się takiego uwikłać. Świadomość niedostatku, obsesje. Może nam się wydaje po prostu, że mamy za mało, aby być niezależnym, samodzielnym, że musimy się na kimś opierać. Chociaż jest to taka jakaś niezdrowa być może relacja. Może jesteście na przykład w toksycznym związku, ale wydaje wam się, że nie jesteście dosyć silni, atrakcyjni, aby się z tego związku wyzwolić, aby kiedykolwiek na przykład spotkać jeszcze jakąś inną osobę, która by was doceniła takimi, jakimi jesteście. Więc tutaj no, problem jakby zaczyna się w środku. Problem to jest kwestia postrzegania siebie i postrzegania świata, który jest wokół nas. Niektórzy mogą tkwić w jakichś przywiązaniach ze względu na dzieci. Niektórzy mogą tkwić ze względu na to, że są odpowiedzialni, że są po prostu osobami, które biorą odpowiedzialność za los innych. Mamy tutaj króla kielichów, więc może tak być, że to jakiś mężczyzna, który jest uwiązany przy kobiecie ze względu na dziecko, ósemka mieczy, czyli faktycznie takie poczucie spętania, uwiązania. No mam nadzieję, że ktoś tutaj nie ma takiego poczucia uwiązania i spętania ze względu na to, że jakaś inna osoba dokonywała dziwnych rytuałów czarnej magii na tej drugiej stronie, przywiązując właśnie w taki niezdrowy sposób do siebie, no ze względu na różnego rodzaju obsesje, czyli ktoś nie chciał kogoś wypuścić, ktoś próbował kogoś uzależnić od siebie. Skoro nie dało się normalnie, no to właśnie ktoś mógł tutaj uciekać się do jakichś dziwnych rzeczy. No powiem wam szczerze, że nie wygląda to ładnie, gdyby ktoś faktycznie coś takiego robił, bo to wróci tak czy siak, prędzej czy później to wróci, ale no, oczywiście no, nie w każdym przypadku wchodzimy w takie skrajności, że ktoś tam coś działał magicznie, czy ktoś kogoś trzyma na siłę. Bardziej w większości przypadków to jest takie siedzenie we własnej głowie, to nam się może wydawać, że my nie mamy pola manewru, że my nie możemy odejść. Tkwimy przy kimś, albo panna przy kimś, albo ktoś przy pannie, pomimo tego, że wcale tego nie chcemy, że możemy się wzajemnie ranić,
ale właśnie może chodzić na przykład o dziecko, czyli jest jakiś odpowiedzialny mąż, ojciec, dojrzała ojcowska miłość, tak się pokazuje tutaj w Królu Kielichów, więc myślę, że to mężczyzna gdzieś tutaj będzie tym, który właśnie no, trwa przy kobiecie, na przykład przy matce jego dziecka. Być może też była jeszcze i jeszcze przez jakiś czas będzie się tliła taka nadzieja, że tutaj dałoby radę coś jeszcze naprawić. No, ten paś denarów wskazuje, że może ktoś by chciał jeszcze budować coś od początku na nowo, pracować nad tym tak nieśmiało, gdzieś tam może jeszcze właśnie próbuje, ale wydaje mi się, że tutaj nic z tego. To jest po prostu relacja, która was wysysa wzajemnie. No, pokazuje mi się tutaj po prostu na relacje. Być może dla kogoś to będzie obecne miejsce zamieszkania, które gdzieś tam was po prostu doi z jakiejś energii, coś takiego jest w tym domu bądź miejscu, w otoczeniu, że po prostu człowiek źle się tam czuje, ale nie bardzo widzi dla siebie szansę na wydostanie się z tego miejsca. No, jest świadomość niedostatku, czyli na przykład nie mam dość pieniędzy, żeby się przenieść, uciec i tak dalej. Albo też po prostu może to być nawet praca. No, świadomość niedostatku, prawda? Czyli gdzie ja teraz znajdę inną pracę? Nie mam oszczędności. Nie stać mnie na to, żeby się zwolnić. No, niemniej jednak nie jest to sytuacja łatwa. Jest to taka sytuacja dla osoby, która właśnie w tym tkwi, że osoba ta żyje w ciągłym napięciu, że tutaj po prostu jakby znikąd pomocy, a przynajmniej subiektywnie tak się wydaje. Ósemka mieczy jest kartą zawsze taką subiektywną, więc nie mamy też takiego całkowitego oglądu sytuacji. Nam się wydaje, że utknęliśmy, że musimy tkwić nieruchomo, po prostu skakać tak, jak nam zagrają, więc ja myślę, że wbrew pozorom, żeby tutaj znaleźć coś optymistycznego w tym rozkładzie i zawsze takich stron szukam i oczywiście je znajduję, to tutaj właśnie znajduję dla was taką wskazówkę, drogie panny, że to, co wam się wydaje, to, co czujecie w tym momencie, to jest bardzo takie wasze subiektywne podejście. To nie znaczy, że z tej sytuacji nie ma wyjścia. Jak najbardziej jest wyjście. Być może właśnie ten Król Kielichów to jest ktoś, kto wam w tym pomoże, bo to jest osoba wspierająca, kochająca. Tutaj nie ma takiej energii, powiedziałabym, przychodzącej z zewnątrz, że ktoś jest nastawiony bardzo jakoś przeciwko wam, żeby wam szkodzić. Bardziej bym powiedziała, że to jest od środka, że to wynika właśnie z waszych przemyśleń, z waszych jakichś blokad, z waszych zahamowań i dlatego ten subiektywny obraz świata, bo tu ktoś tak naprawdę przychodzi z pomocną dłonią. Sami zobaczycie, że w momencie, kiedy zaczynacie się z tego uwalniać, no po prostu ludzie wam sprzyjają, że jesteście w stanie się dogadać, na przykład pójść z kimś na kompromis, że nie wygląda sprawa wcale tak źle, jak wam się wydaje. Właśnie w głodnych duchach w tej karcie to jest tak, że no to są nasze właściwości. To my gdzieś nie czujemy się dobrze sami ze sobą, nie czujemy się komfortowo, to my mamy jakieś tutaj braki w sobie i no, nikt jakby za nas tego nie zrobi, nie wykona tej pracy. My musimy sami do pewnych rzeczy dojść i po prostu odważyć się wreszcie na coś. Bo tu już może ta frustracja taka ogromna wynika z tego, że wy już bardzo długo czekacie, że bardzo długo już nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. No i nie zmieni się, bo to wy musicie jakby ten pierwszy krok wykonać. Ale z odwagą i śmiałością, bo tu naprawdę to wszystko jest w zasięgu ręki. Trzeba wyjść po prostu z tego takiego destrukcyjnego myślenia. Zobaczmy, jaka rada na czerwiec dla panny. Powierzanie obowiązków. Proś innych, jak również mnie, o pomoc, zamiast próbować zrobić wszystko samemu. No właśnie. Teraz tak zastanówcie się, czy w ogóle w tej waszej sytuacji zwierzyliście się komuś, czy poprosiliście kogoś o pomoc. No macie tutaj tego Króla Kielichów, paść denarów też wygląda zachęcająco. Myślę, że możecie liczyć i na osoby młodsze, być może jakichś waszych współpracowników, być może na wasze dzieci, być może właśnie na tego Króla Kielichów, czyli takiego wspierającego mężczyznę. To może być ktoś z trygonu wody na przykład, bądź z trygonu ziemskiego, tak samo właśnie jak wasz trygon.
to wy możecie być tym paziem denarów, czyli taką osobą gdzieś początkującą, raczkującą, potrzebującą rady, wskazówki i pomocy. Ale no nie bójcie się o tę pomoc prosić, bo panna tutaj może mieć takie właśnie tendencje do unoszenia się dumą i nie potrafię sobie z czymś poradzić, ale przecież nie poproszę nikogo o pomoc, no bo to jest ujma na moim honorze. Więc jak najbardziej proście, a będzie wam dane. I tym optymistycznym akcentem zakończę czytanie dla panny. Życzę wam udanego czerwca. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.